Oto czytania, jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie modlitewnej Prawdziwego Życia w Bogu w Lublinie, w piątek, 22 lipca 2011 roku. Po odmówieniu tajemnic bolesnych, rozważanych według modlitewnika Prawdziwego Życia w Bogu, punkt drugie. Dotychczas spotykaliśmy się jedynie w domach braci, którzy nas zapraszali, otwierając swe domy dla naszej grupy modlitewnej, by wspólnie modlić się na różańcu i rozważać słowa Ewangelii oraz orędzi prawdziwego życia w Bogu. W ostatnich dniach jeden z proboszczów zaprosił naszą wspólnotę do zaangażowania się w życie parafii będącej w trudnej sytuacji duszpasterskiej i materialnej, prosząc także o posługę wobec parafialnej wspólnoty i pomoc we wszelkich pracach związanych z utrzymaniem kościoła i sprawowaniem liturgii. Cudownie jest słyszeć, jak Pan Zastępów w swej wiernej miłości podpisuje się pod tymi wydarzeniami następującymi fragmentami Pisma. Czytanie z drugiej Księgi Machabejskiej, rozdział 2, wersety od 16 do 18. Zaproszenie na uroczystość poświęcenia świątyni. Piszemy do was, mając obchodzić święto oczyszczenia, świątyni. Dobrze więc uczynić się, świętując w te dni. Bóg zaś jest tym, który wyratował cały swój naród i który dał wszystkim dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie, zgodnie z tym, co obiecał w prawie. W tym Bogu nadzieję pokładamy, że niedługo nad nami się zmiłuje i że zgromadzi nas na święte miejsce z całej ziemi, która jest pod niebem. Uwolnił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił miejsce, święte. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Orędzie miłości Pana Jezusa, jakie ogłosił swemu stworzeniu przez was Sule w dniu 28 stycznia 1997. Strona 697, zeszyt 88 w tomie drugim. 28 stycznia 1997 roku. O Panie, udziel mi Twojej siły, abym głosiła Twoje słowo żarliwie. Tak wielu czeka z niepokojem na usłyszenie Twego kochającego słowa i słuchają go w milczeniu, spragnieni. Niech Twoje słowa jedno po drugim spadną na nich jak kropla po kropli, by ich orzeźwić. Popatrz na nich w Twoich zgromadzeniach. Stoją z otwartymi ustami, jakby chcieli uchwycić krople ostatniego deszczu roku. Z powodu Twej wielkiej miłości niech Twój deszcz spadnie na krainy, w których już nikt nie żyje. Uczyń z wyjałowionej ziemi ogrody. Napój opustoszałe ziemie, sprawiając, że wyrośnie trawa tam, gdzie wszystko było wysuszone. Przyjdź w Twej postawie Pana, rozdrażnić serca pyszne. Przyjdź zrzucić Twym królewskim berłem wyniosłych z ich tronów, a wywyższyć pokornych i łagodnych. Potem rzuć mnie w burzę, bo ufność moja w Tobie jest całkowita, tak jak moja nadzieja zbawienia. Nie lękam się żadnego zła, bo u mego boku Twoja pańska obecność śpiewa mi pieśni o swoich zwycięstwach. A kiedy się śmiejesz, Twój śmiech brzmi jak tryskające strumienie. Unosisz mnie na swych skrzydłach, abym przemierzyła nieboskłon i była razem z Tobą, i abyś mógł mi wyszeptać tajemnice mądrości. Stróżu mój i moja rozkoszy, Ty dajesz więcej radości memu sercu, niż kiedykolwiek dały ją poznać królestwa tego świata wraz ze swymi bogactwami. Radości mego serca, ukaż nam wszystkim światłość Twego świętego oblicza. Po mojej modlitwie Pan dał mi orędzie, które zostało zapisane z wieloma przerwami. Mieści się na 50 kartkach. Nie zapominajcie, proszę, że wszędzie, gdzie pojawia się imię Wasula, należy wstawić własne imię. Córko, udzielam Ci moich błogosławieństw i mojego pokoju. Dokonam cudownych rzeczy, bo zaczerpnę wody ze źródeł mojego serca i Wasze rozgorączkowane twarze doznają orzeźwienia. Ja będę Waszą ochroną w nawałnicy, w której jesteście. Przybędę, córko, w mojej postawie Pana i w mojej wspaniałości obalić dumnych w sercu.
ponieważ umieściłem mój tron w Tobie, córko, ta burza nie rozszarpie Cię. Twój umiłowany poniesie Cię na swoich skrzydłach przez nieboskłon, wylewając na Ciebie jak deszcz słowa mądrości ze swego serca. Ujrzałam naszego Pana i Króla, jak przemierzaliśmy niebiosa, siedząc obok siebie. On pochylił się nade mną i okrył mi głowę najwspanialszą zasłoną z białej koronki, która swą bielą iskrzyła się, jakby była usiana diamentami. Otulił mnie tą zasłoną tak, że było mi widać jedynie twarz. Zrozumiałam, że ten welon symbolizował jego słowa mądrości, które Bóg wylewał na mnie, całkowicie mnie okrywając. Pan mówił dalej: a teraz twój stróż i twoja rozkosz prosi cię, byś się pochyliła ku mojemu sercu. Ach, moja umiłowana, cóż sprawiło, że uciekłaś przed moim zaproszeniem? Ja jestem twoim stwórcą i mam prawo zaprosić cię, byś odpoczęła we mnie po naszym trudzie, prawda? Twoje usta stale ogłaszają prawdę we wszystkich moich zgromadzeniach, a z twoich warg przyszła chwała i cześć dla mnie, twego Boga. Twoje oczy nigdy nie odwróciły się od mojej obecności, lecz obserwowały moje drogi. Bądź błogosławiona za to, że uczyniłaś twego Stwórcę tak szczęśliwym. Potem na dźwięk mojego imienia twoje ucho otwarło się i każde słowo pochodzące z moich ust zostało usłyszane jak melodia w tobie. Gdy otwarłaś ucho na przyjęcie moich najsłodszych psalmów, moje słowo było słyszane w twym sercu jak hymny śpiewane przez tysiące chórzystów. Nachylając ku mnie tylko troszeczkę ucha, otrzymałaś przysłowia mądrości, abyście wszyscy pamiętali o mnie, Panu, i o moim miłosierdziu. Nikt nie będzie mógł powiedzieć: on zostawił nas na pastwę kłów nieprzyjaciela. Ach, poprosiłem cię wtedy o wspaniałomyślność, abyś ofiarowała mi serce jako znak swej miłości. Gotowa do wspaniałomyślności, moja umiłowana, dałaś mi je, umieszczając je pośpiesznie w moich boskich rękach, abym ja następnie napełnił je miłością, wytrwałością i stałością. Odtąd poprzysiągłem, że zachowam twe serce dla mnie samego i że będę go strzegł jak źrenicy mego oka. Kiedy moje oczy spoczęły na tym wątłym sercu, rzekłem: poprzez tę słabość moje słowo zostanie usłyszane, ogłoszone wszystkim narodom. Bóg jest blisko was. On wyzwoli wszystkich wzywających go, wszystkim spragnionym da wody. Ulituje się nad biednymi i słabymi. Ocali życie wielu, zanim przyjdzie jego wielki dzień. Przez wzgląd na twój hojny dar przyobiecałem, że z twego serca uczynię ofiarę pochwalną. Ja, jej stwórca i małżonek, wyśpiewam jej moją bliskość, aby to serce szukało jedynie mojego świętego oblicza. Kiedy pociągnę ją do mego najświętszego serca, odrzuci wszystko, co nie jest mną, i będzie pragnąć i będzie łaknąć wszystkiego, co jest mną. Twoje serce będzie więc pełne zapału, by służyć mnie, twojemu Bogu, i kierować tylko ku mojemu królewskiemu sercu wszystkie swe uczucia, które składało gdzie indziej. Tak, wszelkie twoje skłonności, niedomagania, rozkosze, smutki, radości, niepokoje, rozrywki, łzy, wszystko, tak, wszystko zostanie złożone mojemu sercu w ofierze, jako dar z bukietu róż dla umiłowanego. To tego z głębi mego serca pragnę od każdego z was. Tak, skierowawszy twe serce ku mojemu, wiedziałem, że w twej bliskości odnajdę pociechę i radość. Aby sprawić radość twej duszy, nie ukryję żadnej z moich tajemnic. Moje ręce, w które złożyłaś swe serce, są wrażliwe
i pełne wyczucia, moja umiłowana, zatem nie lękaj się. Wznieś twe ręce ku świątyni. Dałem ci dwie ręce, które pocałowałem i namaściłem błogosławieństwem, aby wyjęły ciernie wbite w moje serce. Pobłogosławiłem twe dłonie, aby się nie zmęczyły pisaniem i pozostały związane z moimi na całą wieczność. Namaściłem je, aby na koniec ceremonii te ręce włożyły na moją głowę koronę chwały. Czy nie czytałaś? Ręce zwinne czynią dzieło godne pochwały. Cóż mógłbym ci dać w zamian, moja wybrana, za wszystkie mile, jakie przeszłaś ze mną i za wszystkie godziny, w których twe stopy nosiły cię z mojego powodu w moje zgromadzenia. Gdy byłam głodna, ty dałeś mi chleb z nieba. Gdy byłam spragniona, ty ofiarowałeś mi wodę żywą, tryskającą z twej piersi. Byłeś życzliwy i kochający dla mnie, napełniony dobrocią i nigdy mnie nie opuściłeś. Wzrastałam na twoich dziedzińcach. Porwałeś moją duszę i wszystko, co otrzymałam, pochodziło od ciebie. Przemawiałeś sercem do mego serca i pozwoliłeś mi cię posiąść. Jak lampa płonąca nad moją głową, oświetlałeś mi drogę, aby mi wskazać, dokąd mam iść. Bądź błogosławiony, mój Panie i mój Boże, przez wszystkie czasy. To ty troszczyłeś się o mnie. Dlaczegoż więc miałabym doznać zaszczytu otrzymania jeszcze czegoś w zamian za twoje własne działania? To prawda, o wszystko dla ciebie się zatroszczyłem, lecz owoce twego znoju wzruszyły moje serce. Służyłaś mi dobrowolnie i te drogocenne ofiary mogą tylko mnie wzruszać. Pozwól mi więc ofiarować ci pielgrzymkę i rekolekcje w moim ciele. Czy to tego pragnie twe najświętsze serce? Tak, tak, pójdź. W moim ciele znajdziesz twe wytchnienie. We mnie zapomnij o sobie, abyś nabrała siły od moich stóp, wznosząc się ku górze. Tylko ty i ja. Zbliż się do mnie, ty, która mnie pragniesz, i zaczerpnij ze mnie. Ofiaruję ci te rekolekcje i tę pielgrzymkę w ogrodach mojego ciała. Będę ci towarzyszył wszędzie, aż do małżeńskiej komnaty mego najświętszego serca. Do niej zawsze wprowadzałem moich wybranych, by ich otoczyć moim wdziękiem, jak zapachem wybornej mirry. Gdy spoczywają z głową na moim najświętszym sercu, ja orzeźwiam ich wodą żywą z mojej piersi. Jak radują się bracia i siostry żyjący w zgodzie, jak szczęśliwi małżonkowie, którzy żyją we wspólnocie, tak my będziemy się nawzajem cieszyć sobą. Zaczynałam rozumieć, że Jezus chciał, abym przez pewien czas była całkiem sama z Nim. I to dlatego przez kilka tygodni nie miałam umówionego żadnego spotkania. Jezus pragnie, aby od czasu do czasu każdy zrobił takie rekolekcje w Nim. Pójdź, moja umiłowana, z moich stóp przyjmij siłę, aby twoje nie odczuwały żadnego ciężkiego brzemienia do niesienia. Gdy pójdziesz po śladach moich kroków, które będą twoim przewodnikiem w podążaniu za moimi wskazaniami, nic nie przeszkodzi ci w marszu. Kiedy odbędziesz pielgrzymkę po moich stopach, wtedy idąc naprzód, nigdy nie wejdziesz na ścieżki złoczyńców, ani nie pójdziesz drogą, którą chodzą źli. Moje stopy tak cię poprowadzą, że będziesz unikać każdego zła, odwracać się od niego i omijać je. Pielgrzymuj po moich stopach, a one poprowadzą cię ścieżką prostą, samymi drogami pewnymi. Nie zboczysz ani na prawo, ani na lewo, lecz zachowasz swe stopy czyste od zła i nie pobłądzisz, schodząc z drogi prawdy. W tej pielgrzymce moja umiłowana zawoła do moich aniołów
i do moich świętych, jakie to słuszne miłować Go. Wtedy znowu przyciągnę Cię do mojej weselnej komnaty, aby Ci ukazać, jak czuwam nad moimi i dam Ci zakosztować słodyczy mojej miłości. Skąd ten cień w Twoich oczach, moja miłości? Co powie na to wszystko mój własny prawosławny lud? Złapałam się obiema rękami za głowę. Oto wylewasz na mnie olej przed i za murami Twego Najświętszego Serca. Rozlewasz na mnie Twoją woń, obejmujesz mnie swoją prawicą. Oni nie są przyzwyczajeni do czegoś takiego. Przyzwyczają się, gdy ich dusze przyjdą do nieba. Czy chcesz, aby moje orędzia szybko się rozpowszechniły? Tak, Panie. Chciałabym, aby nikomu nie przeszkadzano słuchać Twego orędzia. Chcę tego, czego Ty pragniesz. Chcę, aby każdy nadstawił ucha na Twoje melodie, aby każdy mógł powiedzieć: jestem jak syn i córka Najwyższego, którego miłość do mnie przewyższa miłość mojej matki. Pójdź zatem i bądź córką roztropną. Odpocznij i nasyć Twą duszę w źródłach mojego Najświętszego Serca. Czyż nie słyszałaś wcześniej, jak ja troszczę się o swoich? Chcę Cię uformować duchowo w moim ciele i uczynić Cię silną, abyś kochała szczerze i nauczyła się panować nad sobą. Jestem jak matka, karmiąca i czuwająca nad swymi dziećmi. Teraz potrzeba Ci pokarmu, moja gołębico, abyś nabrała sił i wzrastała w mojej miłości. Uczyniłem Cię odpowiedzialną za ujawnianie mojego hymnu miłości wszystkim narodom i masz jeszcze przed sobą długą drogę. Zanim jednak na nowo w nią wyruszysz, moja siostro, musisz pozostać przez chwilę ze swym starszym bratem, aby przyzwyczaić umysł do jego sposobu myślenia. Zrozumiałam, że Jezus chciał, abym teraz odpoczęła, jakby czyniąc rekolekcje w Jego ciele, dla odzyskania moich sił fizycznych i duchowych. Teraz zapraszam Cię do weselnej komnaty mego serca, nawet jeśli jesteś poruszona lub zaniepokojona, moja umiłowana. W moim sercu znajdziesz pokój. Ja bowiem przypomnę Ci, że nic nie będzie mogło nigdy stanąć pomiędzy Tobą a moją miłością. Ujawnię przed Tobą moje piękno, aby Twoja dusza uległa moim wdziękom. Wtedy, w swej gorliwości posiadania mnie, będziesz chciała ofiarować mi siebie, lecz ja już naznaczyłem Twe słowo moim małżeńskim pocałunkiem. Pokaż mi ręce, potem popatrz na moje. Chodź. Uczyń pielgrzymkę po moich rękach. Moje ręce wykonały wiele dobrych dzieł, które nie są zapisane w księdze. Nigdy nie znano żadnego króla, który służyłby swoim poddanym tak, jak ja, król królów, im służyłem. Istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystałem ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołociłem samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika. Należących do mnie rozpoznam też po tym, że ogołocą samych siebie i będą służyć mojej boskiej woli. Daj mi Twe ręce, Wasulo, abym zapisał na nich moje pouczenia i dzieło dokonane dla Twego zbawienia. Namaściłem je, aby one z kolei mogły namaszczać chorych i wyczerpanych. Pobłogosławiłem je, aby one ofiarowywały mi szczodrze dobre czyny. Pocałowałem je i wciąż na nowo to czynię, by uzyskały siłę do wyrywania dusz demonowi i prowadzenia ich do mnie. Moje własne ręce uformowały i ukształtowały Twoje, aby one złożyły mi w dani kadzidło i ofiary. W tej pielgrzymce po moich rękach nauczysz się, jak ja służyłem wiernie i wypełniałem dzieła, których nikt nigdy nie wykonał. Wtedy moja umiłowana odpocznie na nowo przy moich źródłach.
kiedy Twoja głowa będzie spoczywać na moim królewskim sercu, a Twoja prawa ręka w mojej dłoni. Wtedy ukoronuję Cię moją miłością i czułością, sycąc Twą duszę pocieszeniem, odnawiając Ciebie jak orła. Orzeźwię Cię, aby Twoje lata nie skurczyły się jak cień. Nie spuszczę nigdy z Ciebie wzroku, rozkoszując się miłowaniem tej, która mnie miłuje, przypominając sobie o wszystkich chwilach, kiedy bawiłaś się w mojej obecności i o innych chwilach, gdy pod wpływem ducha zawołałaś do nas Abba. Wtedy nabiorę pewności, że będziesz nadal darzyć mnie niepodzielną miłością i uwagą. W moim pragnieniu bycia kochanym zatrzymam Cię jak jeńca w moim sercu i jak stróż stojący na wieży będę Cię chronił przed każdym intruzem. Będę Cię strzegł, moja miłości, jak źrenicy mego oka. A Ty, zauważając ku Twej radości moją gorliwość o zachowanie Ciebie dla mnie samego, pobiegniesz ukryć się w cieniu moich skrzydeł, jak pisklęta biegną ukryć się pod skrzydłami matki. Przykucniesz w moim cieple, a ja będę Cię strzegł w żarze mego serca. Wtedy ja i Ty jeszcze jeden raz na nowo wyjdziemy. Zabiorę Cię do ogrodu moich ust. Odbędziesz i tam pielgrzymkę. W czasie jej trwania dowiesz się, jak mogę być zatrwożony, gdy Wasze usta, które mnie przyjmują, zarażają Waszego ducha i duszę zatrutymi słowami jednymi po drugich. Naucz się prawdy od moich ust i głoś wszędzie tylko prawdę. Niech więc Twe usta mnie czczą, mnie wychwalają w dzień i w nocy. Niech Twoje usta mi śpiewają, do mnie się śmieją, niech dźwięczą milionem melodii dla moich uszu, jak najsłodszy psalm pieśniarza. Niech Twe usta będą jak miecz obosieczny dla zwalczenia herezji i zdrajców w moim kościele. Pośród wszystkich, którzy mnie pragną, niech Twoje usta będą moim echem. Niech będą jak słodkie wino, ucząc wszystkich, jak zachować moją przyjaźń. Od moich ust nauczysz się, moja gołębico, pouczeń, aby tak mówić, jak ja chcę, abyś mówiła i aby wyrażać myśli zgodne z moimi myślami. Wtedy bez zastrzeżeń przekażesz te pouczenia innym. Potem na nowo, jak gołębicę, która wślizguje się do swego schronienia, aby odpocząć, wezwę Cię, abyś wypoczęła w weselnej komnacie mojego serca, podczas gdy moje uważne spojrzenie będzie szukać Twych oczu. Mój Panie, Ty czuwasz nade mną jak nikt inny. Ty jesteś moim bezcennym skarbem i nic ani nikt na świecie nie daje mi tak wiele radości jak Ty. Jedno Twoje spojrzenie i mój duch płonie jak ogień, a moje serce topi się jak wosk. Jedno Twoje spojrzenie i moja dusza zachwyca się głębią Twej miłości. Twoje spojrzenie, mój Najświętszy, jest jak śpiew królewskich zaślubin. Jest on jak woń naręcza lilii, przyniesiona do mnie przez poranny wiatr. Twoje spojrzenie jest jak twierdza usiana wszędzie wieżami z kości słoniowej. Córko królewska, widzisz, jak Twój król czeka, by zaznać w Tobie radości. Twój Bóg namaścił Cię swoimi wargami. Wargi moje są wilgotne od łaski i wyśpiewują Ci pieśni zbawienia, abyśmy je powtarzali razem królewskim synom i córkom króla, aby i oni mogli nauczyć się oddawać nam cześć i należną chwałę. Wtedy rozkwitną dni cnót, napełniając niebiosa i ziemię naszą chwałą. Moja siostro, niech teraz Twój starszy brat zaniesie Cię na Twą pielgrzymkę po moich oczach, aby Twa dusza mogła wpatrywać się w doskonałe światło, główną lampę ciała.
Powiedziałem, lampą waszego ciała jest oko i jeśli wasze oko jest zdrowe, całe wasze ciało napełnia się światłem. Jeśli jednak wasze oko jest chore, całe wasze ciało będzie samą ciemnością. Strzeżcie się więc, niech światło w was nie będzie ciemnością, bo kiedyby was uczono zła, nie wiedzielibyście o tym. Wiatr, nawet gwałtowny, jest niewidoczny, tak i zło. Kiedy działa, pracuje w ciemnościach, aby go nie zauważono. Moje oczy widziały wiele takich rzeczy, dlatego módlcie się, mówiąc: O Panie wszelkiej świętości, zachowaj na zawsze od wszelkiego znieważenia Twoje świątynie. Twą ofiarniczą krwią oczyszczaj ich wewnętrzny byt od działań niosących śmierć. Amen. Nie pozwól Twym oczom spoczywać na czymkolwiek złym, lecz wznoś je do nieba, a ja ukażę Ci światło mojej trzykrotnej świętości, abyś kontemplowała w każdej minucie życia nasze oblicze, które będzie zwrócone ku Tobie. Wejdź w moje oczy, abyś widziała rzeczy w taki sposób, jak ja je widzę. Nie myśl jednak, że ukryję przed Tobą te przerażające wizje, które prowadzą moje oczy do wylewania krwawych łez. Ponieważ doprowadziłem Cię do życia prawdziwym życiem we mnie, dlatego ukażę Ci te okropności, abyś się więcej modliła. W moim ciele żyje cała pełnia bóstwa, a jednak wielu moich prześladuje mnie z powodu mojej boskości. Posługuj się moimi własnymi oczyma, aby odczytywać moje słowo i doprowadzić siebie do doskonałości przychodzącej poprzez wiarę we mnie. Mów teraz do mojego serca, moja wybrana. Cóż mogę powiedzieć? O czym mogę mówić Twemu sercu? To Ty cenisz mnie jako niezmiernie drogą. To Ty uleczyłeś moje oczy, mój doskonały. To Ty mówiłeś mi o swej wierności. To Ty sam zaprowadziłeś mnie na Twe królewskie dziedzińce, abym kroczyła po nich swobodnie. Jakże pragnąłem mieć Cię wśród moich i dać Ci moje ciało. Pan mówi do mnie o Eucharystii. Tak bardzo chciałem uleczyć Twoją niewierność i zaliczyć Cię do jednej z moich oblubienic. Moim gorącym pragnieniem było, abyś poznała mnie w sposób najgłębszy i abym mógł Ci ukazać Boga prawdziwego, Boga żywego, wiekuistego Króla. Głos Jezusa, cichy, choć stanowczy, gdy wypowiadał następne słowa, zabrzmiał tak, jakby wydawał nakaz. Było to tak, jakby mówił do samego siebie, jakby głośno myślał. Niech ten świat nie narzuca milczenia mojej lilii. Niech ich spiski jej nie dosięgają, ani nie dotykają jej duszy. Niech moje psalmy nadal będą dla niej i dla wszystkich, którzy ich słuchają, jak weselny śpiew, aby mogli poznać prawdziwego Boga w Trójcy, który jest Ojcem wszystkiego. Teraz, moja lilio, dam Ci stały powód, abyś mogła mówić: Mój Pan jest wielki. Możesz teraz wejść do weselnej komnaty mojego serca. Czy nie czytałaś? Wszyscy, którzy się do mnie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze. Oraz mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. Przyjdź więc do mnie. Małżonek Cię zaprasza. Ty, która czuwasz nad moją własną winnicą, przyjdź rozkwitnąć w mojej obecności, a będziesz ponad wszystko wychwalać moją miłość. Na widok wspaniałości mojego najświętszego serca, Twe serce znowu podda się moim wdziękom, wspominając jak echo moje ukazanie się w Twoim dzieciństwie, gdy używałem wszystkich swoich wdzięków, aby Cię do mnie przyciągnąć. Kiedy byłam dzieckiem, miałam wizję. Jezus uśmiechał się do mnie.
widziałam go tylko do pasa. Za każdym razem, gdy mówił mi chodź do mnie, byłam pociągana ku niemu przez niewidzialną siłę. Potem byłam blisko niego i nasze twarze dotykały się. Czułam się tak, jakby moja twarz była wchłaniana przez jego oblicze. Gdy pociągałem cię ku sobie, moja twierdzo, powiedziałem, orzeźwię moją twierdzę rzeką z mojego serca i uświęcę ją, aby zapobiec jej upadkowi. I twój król rozlał na ciebie swe tchnienie jak delikatny zapach. Wtedy, już nie czekając, odbiłem moją świętą twarz na twojej, twarz przy twarzy, przypieczętowana na wieczność. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tymi słowami. Oby moje słowa sprawiły ci przyjemność. Ty jesteś teraz moim nauczycielem i dlatego pochylam się przed tobą. Naucz mnie tego, co tobie się podoba, abyś mógł zaakceptować wszystko, co uczynię. Moje rozmyślania są niepewne, a ta twierdza, jak ją nazywasz, zbudowana jest z błota, co ma wpływ także na myślenie. Mówisz, mój królu, że odbiłeś na mnie swój obraz. Tak, czyniąc to, złożyłem pocałunek na tych ustach, które powinny być moim echem i ogłaszać prawdę, aby je ułożyć do wyśpiewywania mojego imienia i do wzywania. Śpiewajcie królowi pokoju, śpiewajcie nieśmiertelnemu, Bogu Wszechmogącemu, otwórzcie wasze serca i pozwólcie, by je pochłonęła jego zazdrosna miłość. Śpiewajcie Panu i Królowi, wychwalajcie jego przyjście. Pójdź, niech teraz twe oczy, moja umiłowana, radują się niezgłębionymi skarbami mego serca. Wszechmogący zaniesie cię, abyś odbyła pielgrzymkę po moich uszach. Nauczysz się, moja miłości, słuchać i rozumieć głębokie przypowieści. Jeśli nakłonisz ucha, nauczysz się mądrości i będziesz spragniona każdego słowa pochodzącego ode mnie. Nauczysz się w ogrodzie moich uszu, jak bardzo są one otwarte na wszystkich, którzy wzywają mnie szczerze i przychodzą do mnie z czystym sercem, na tych, którzy nawracając się, są jak księga brzmiących lamentacji, podkreślają swą nędzę, niegodność i to, jak bardzo mnie zawiedli. Na ten dźwięk moje serce zerwie się z miejsca, głos skruchy poprowadzi ich na moje dziedzińce. Aby twoje uszy usłyszały mój głos, powinnaś ściszyć swój głos. Przyjdź nauczyć się, jak ja odpowiadam i jak ja uwalniam ubogich i biednych, którzy mnie wzywają. Wezwij mnie, a moje uszy usłyszą twój głos i przybędę ci z pomocą. Usłyszę twoje wezwanie, bo moje uszy są wrażliwe, a ty jako stworzenie nie bądź niewrażliwa i głucha na wezwania potrzebujących, lecz otwórz uszy na ich wołania. Nie okazuj niezadowolenia, lecz wyciągnij do nich rękę. Czy nie wiesz, jak ja drżę, kiedy ktoś woła, a moje stworzenia nie słuchają ani nie odpowiadają tym, którzy je błagają? Moje najświętsze serce boli mnie w mojej piersi. W ogrodzie moich uszu nauczysz się, jak twój Bóg ze swego tronu spogląda na synów i córki ludzkie, pochylając się nad nimi, z uchem przylegającym do ich warg. Ty, która widziałaś tysiące miriad aniołów otaczających mój chwalebny tron, powiedz im, chodźcie posłuchać. Najświętszy pouczył mnie, abym wam powiedziała to, co dla mnie uczynił. Wzniosłam do niego mój okrzyk metanoi, a mój język wypowiedział najwyższe pochwały. Gdybym po mojej metanoi była jeszcze winna w sercu, Pan nigdy by mnie nie wysłuchał. Jednak Bóg nie tylko mnie usłyszał, lecz wysłuchał mego wołania i odpowiedział na moją modlitwę.
Błogosławiony bądź Trójjedyny Boże w swej świętości, który nie zlekceważyłeś mojej modlitwy, ani nie pozbawiłeś mnie swej miłości. To im powiesz. Teraz chodź, wejdź do Twej stałej siedziby, do weselnej komnaty mego serca, w której Twój Król pragnie rozradować się w Tobie, a Ty w Nim. Chodź, mój aniele i moja małżonko, śpieszyłem Cię, by Cię przyoblec w moje imię i samą moją obecność. Ja będę Twoim odzieniem, ja bowiem jestem wszystkim. W moim ciele żyje pełnia bóstwa, zatem we mnie znajdziesz swe dopełnienie. Ukryję Cię we mnie i w ten sposób, kiedy nadejdzie czas, pokażę Cię Ojcu. Ja jestem Twym słodkim zapachem, Wasulo, i chcę, abyś się stała jak gwiazda świecąca i błyszcząca w ciemnościach tego pokolenia, nadająca mu woń mego zapachu. Ty będziesz nadal jaśnieć, bo ofiarujesz światu to, co wyszło z moich ust. Każdemu ofiarujesz słowo życia. Wielu ujrzy mnie w Tobie, bo ja Cię przyoblekłem w moje imię, abyś naprawdę stała się moją towarzyszką. Twój prawdziwy Bóg, Twój Pan, Jezus Chrystus, przyjmuje Cię teraz z całego serca do swego najświętszego serca, Twego mieszkania. Ukazałem Ci moje panowanie nad Tobą, moja siostro, należąca do mnie. Moja łaska jest z Tobą, a moja łaskawość wiąże Cię z nami. We mnie pozwoliliśmy Ci widzieć to, do zobaczenia czego człowiek sam nie jest zdolny. Dajemy Ci nasz pokój. To orędzie zostało mi dane z wieloma przerwami. Mieści się na 50 kartkach. Nie zapomnijcie, że wszędzie, gdzie pojawia się imię Wasula, należy wstawić własne imię. Amen. Wszystkie orędzia są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej, tekstowej lub dźwiękowej, na międzynarodowej stronie internetowej www.tlink.com lub na polskiej stronie wydawnictwa www.voxomini.pl. W tradycyjnej formie drukowanej można je nabyć odpłatnie. W wydawnictwie Vox Domini można zapoznać się lub zakupić także wszystkie przetłumaczone na język polski dzieła Ducha Świętego spisane przez Sekretarkę Nieba, Katalinę Rivas oraz poznać inne współczesne dzieła Ducha Świętego obecniającego się w naszej epoce. Kanał na YouTube Prawdziwe Życie w Bogu jest prowadzony przez lubelską grupę modlitewną Prawdziwego Życia w Bogu. Link http://www.youtube.com/user/prawdziwe-życie-w-bogu. Tam są umieszczane czytania, jakie Pan Jezus wskazuje naszej wspólnocie podczas liturgii Różańca Dwóch Serc oraz inne filmy i relacje będące w istocie nieustannym wezwaniem Pana zastępów do mojego i Twojego nawrócenia. Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje orędzia, które przeznaczył współczesnej epoce. Na proroka naszych czasów Pan Jezus wybrał spośród prochu i nędzy Wasulę Rudę, Greczynkę urodzoną w Egipcie. On sam obudził jej duszę ze śmiertelnego letargu bezbożnego życia, uformował i uczynił darem dla Kościoła oraz całej ludzkości. Poprzez dzieło, które polecił jej nazwać Prawdziwe Życie w Bogu, karmi nas chlebem miłości bezpośrednio swą własną ręką i wskazuje, że obietnica zapisana w pismach o drugim wylaniu Ducha Świętego właśnie się dokonuje. Przeczytaj w Księdze Joela 3:1-5. Jeśli słowo, które słyszysz, porusza Twoje serce, nie czekaj bezczynnie na przyjście Pana i zatroszcz się już dziś o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników, bo nie ujdziesz cało lekceważąc zbawienie. Nawróć się dzisiaj. Wołaj dzisiaj z głębi serca: Panie Jezu, Synu Boga, zmiłuj się nade mną grzesznym. Wyspowiadaj się z grzechów i zawrzyj przymierze z Panem. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną, czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Każdy jest wezwany do świadczenia o obecnych dziełach Ducha Świętego i wynagradzania za grzeszników wobec Bożej sprawiedliwości. Wołaj, krzycz, proś, błagaj, módl się, uwalniaj duszę z czyśćca, ofiarując odpustę zupełne i na wszelkie sposoby wskazane przez Pana zastępów powierzaj się Bożemu miłosierdziu.
sposobem wyznaczonym przez Przenajświętszą Trójcę właśnie dla naszego pokolenia, które pozwoliło sobie odrzucić łaskę i wpaść do grobu gnijąc z powodu grzechów, pokolenia, które dozwoliło opanować się przez ducha buntu i dopuściło się tak wielkiego odstępstwa. Sposobem tym są orędzia miłości. Poprzez perze dwóch Przenajświętsza Trójca oczyszcza duszę was suli oraz każdego przyjmującego słowo tego niebieskiego dzieła. W ten cudowny sposób wylewa na obficie swego świętego ducha miłości Boga do serca każdego stworzenia, które nie zagłusza wołania swej zdziczałej i wygłodniałej duszy, by otworzyć się na to słowo. Przyjdźcie do mnie tacy, jacy jesteście, a ja zaniosę was wszystkich z miłością na moich ramionach do mojego domu. W orędziu z 3 grudnia 1988 roku. Pan Jezus powiedział o naszym papieżu, nie słuchajcie tych, którzy przeciwstawiają się Piotrowi, temu Piotrowi moich baranków, którym jest obecnie Jan Paweł II. Został wybrany przeze mnie, umiłowany mojej duszy. Nie słuchajcie tych, którzy go potępiają, oni się zagubili. W tym samym orędziu Pan Jezus napomina nas i wyjaśnia. Przypominam wam wszystkim, że żyjecie w końcu czasów i to dlatego moje znaki są liczniejsze. Pisma właśnie się wypełniają. Jestem pokojem i miłością. Ja, wasz Pan Jezus, okazuję miłosierdzie bardziej niż kiedykolwiek. Tak, moje miłosierdzie jest wielkie. Wierzcie w moje miłosierdzie, nigdy jednak nie zapominając, że jestem też Bogiem sprawiedliwości. Oczyszczenie, które ześlę, będzie z miłości. Nie zrozumcie tego źle ani źle nie interpretujcie, nazywając to groźbami Boga. Nie grożę wam, lecz uprzedzam was z miłości. Jak ojciec ostrzega dziecko, próbując mu tłumaczyć, przywracając mu rozsądek, tak i ja próbuję przekonać was i pokazać, do jakiego stopnia niektórzy z was mylą się i są w błędzie, do jakiego stopnia grzechy mogą zasłaniać moje światło. Przychodzę was obudzić, bo wielu z was pogrążonych jest w głębokim śnie. Przychodzę do was ze względu na moje nieskończone miłosierdzie wskrzesić umarłych. Przychodzę prosić was z nieskończonej miłości, jaką mam do was, abyście się nawrócili i zmienili wasze życie, stając się świętymi. Żyjcie w świętości, bo ja jestem święty. Daję wam mój pokój, abyście żyli w pokoju i mogli dawać ten pokój waszym braciom. W tym trudnym czasie, kiedy woda w stawie naszej rzeczywistości jest tak bardzo mętna, w orędziu z dnia 24 listopada 1991 roku. Niebo nawołuje ciebie i mnie do modlitwy. Wasze modlitwy mogą zmienić świat. Wasze modlitwy mogą wyprosić łaski Boże dla nawrócenia grzeszników. Im więcej będzie nawróceń, tym więcej pojawi się modlitw o nowe nawrócenia, wypowiedzianych i wysłuchanych. Modlitwy są potężne. Dlatego nalegam, abyście nie zaniedbywali ani waszych modlitw, ani waszych ofiar, które obecnie są bardziej niż kiedykolwiek wymagane od wiernych. Bóg wspomni na każdą waszą ofiarę, moje kochane dzieci. Kochajcie Go, uwielbiajcie Go. Kościół ożyje w całej swej chwale. Ty także jesteś wezwany do przyjęcia tego daru nieba i nie będziesz już mógł powiedzieć Panu, że o nim nie wiedziałeś.